Pewnego razu w klasztorze ukrytym wśród górskich szczytów Japonii żył mnich o imieniu Hiroto. Był on jednym z najstarszych braci w zgromadzeniu. Swój szacunek u wspólnoty zdobył nie przez wiek, a przez swoją mądrość i niezmordowaną pracę. Hiroto opiekował się klasztornym ogrodem, który był żywym sercem całego miejsca. To tam w ciszy, w cieniu świętych drzew, mnisi odnajdywali spokój, a wioska mogła liczyć na dary ziemi w postaci ryżu, warzyw i leczniczych ziół. Każda roślina była pielęgnowana z oddaniem, a każda kropla wody była ofiarowana ziemi jak modlitwa. Jednak pewnego roku wydarzyło się coś, co wstrząsnęło całą okolicą. Nadeszła susza. Nie taka, która trwa kilka dni czy tygodni, ale długa i bezlitosna. Chmury, które wcześniej obficie obdarowywały deszczem, teraz zdawały się uciekać przed spalonym słońcem. Ziemia pękała pod stopami, a wiatr unosił kurz zamiast odświeżającej wilgoci. Hiroto jednak nie miał zamiaru się poddać. Co rano wyruszał do odległego strumienia, niosąc ze sobą dwa ciężkie wiadra wody, które z trudem starczały, by podlać choć kilka roślin. Mimo to dzień po dniu liście więdły, a zielone łodygi zamieniały się w suche, kruche patyki. Każda próba ratowania ogrodu wydawała się daremna. Nawet modlitwy i medytacje, które dotychczas przynosiły mu ukojenie, teraz zdawały się odbijać od ścian ciszy. Pewnej nocy podczas medytacji Hiroto poczuł ciężar porażki, który przesłonił mu jego wewnętrzny spokój. Czyżby bogowie deszczu mnie opuścili? Pomyślał z goryczą. Zaczął zastanawiać się nad słowami Buddy o nietrwałości i przywiązaniu. Czy moja rozpacz jest skutkiem przywiązania do tego ogrodu? A może to lekcja, którą muszę zrozumieć? Pytał samego siebie. Odpowiedzi jednak nie przychodziły. Tymczasem w pobliskiej wiosce, gdzie pola innych mnichów nadal kwitły dzięki sprzyjającej lokalizacji, inni świętowali kolejne zbiory. Ludzie mówili o obfitości, a Hiroto, słysząc ich radość, czuł jeszcze większy ciężar porażki. Wtedy do jego chaty przyszedł mistrz klasztoru, sędziwy Rincen, który rzadko opuszczał swój medytacyjny pokój. Mój drogi Hiroto, powiedział spokojnym, głębokim głosem. Wszystko w życiu ma swój czas i miejsce. Czasem stratę można przemienić w coś, czego się nie spodziewasz. Patrz uważnie, a zobaczysz, co kryje się za pozornym niepowodzeniem. Następnego dnia Hiroto, zmęczony i zrezygnowany, wyszedł na pole. Słońce wschodziło, oświetlając każdy zakątek jego wysuszonego ogrodu. Przypadkiem zauważył, że w jednym z najciemniejszych zakamarków ziemi coś błyszczało. Zbliżył się i odkrył stare, zapomniane narzędzie, które wcześniej uważał za bezużyteczne. Może jednak to narzędzie jeszcze się przyda, pomyślał, próbując odnaleźć w tej chwili choć cień nadziei. Kilka dni później do klasztoru przybył bogaty kupiec o imieniu Ashoka, znany z tego, że potrafił dostrzec wartość tam, gdzie inni widzieli tylko stratę. Jego wizyta była niespodziewana. Nigdy wcześniej nie interesował się on bowiem tak odległym klasztorem. Mówiło się, że poszukuje materiałów na coś wyjątkowego, ale nikt nie wiedział, co dokładnie planuje. Kiedy Ashoka spojrzał na wyschnięte pole Hiroto, jego oczy rozbłysły. Mnichu, powiedział z zaskakującą radością, twoje suche łodygi ryżu są dokładnie tym, czego szukam. Jeśli mi je dasz, zapłacę za nie w zamian sowitą sumę, która może przysłużyć się całemu klasztorowi. Hiroto spojrzał na niego z niedowierzaniem. Jak coś tak bezużytecznego mogło mieć wartość? Ale Ashoka mówił z przekonaniem, a jego oczy błyszczały chciwością wymieszaną z entuzjazmem. Czy to mogła być odpowiedź na zagadkę, którą pozostawił mistrz Rincen? Hiroto jeszcze raz spojrzał na kupca z wyrazem głębokiego niedowierzania. Moje suche łodygi? Zapytał. Przecież one są bezużyteczne. Nawet nie nadają się na opał. Kupiec odpowiedział spokojnie, z lekkim uśmiechem na twarzy. Nie mnie są one potrzebne, mnichu. Tam, gdzie ty widzisz tylko stratę, ja dostrzegam wartość. Są one dokładnie tym, czego potrzebuję. Mnich przez chwilę milczał, wpatrując się w człowieka, który zdawał się widzieć coś, czego on sam nie potrafił dostrzec. Przypomniał sobie słowa swojego mistrza Rincena. Strata to tylko punkt widzenia. Może być początkiem drogi, jeśli pozwolisz sobie spojrzeć z innej perspektywy. Pomyślał, że może właśnie to jest ten moment, o którym mówił mistrz. Jeśli te łodygi mogą się tobie przydać, chętnie je sprzedam, powiedział Hiroto z ostrożnym entuzjazmem. Kupiec wyraźnie zadowolony szybko wyjął sakiewkę i odliczył 300 złotych monet. Była to suma, która mogła zapewnić klasztorowi zapasy na wiele miesięcy. Kiedy kupiec odszedł,
Hiroto pozostał na polu, wpatrując się w miejsce, gdzie jeszcze niedawno widział tylko jałową ziemię i zwiędłe rośliny. Nagle poczuł, jak coś zaczęło się w nim zmieniać. Zrozumiał, że to, co wydawało się końcem, stało się początkiem nowej drogi. Tego samego wieczora, gdy Hiroto wrócił do swojego pokoju, niespodziewanie odwiedził go Rincen. Mój drogi Hiroto, powiedział mistrz, siadając obok niego, dziś twoja twarz mówi więcej niż 1000 słów. Widzę, że coś zrozumiałeś. Mistrzu, odpowiedział mnich, składając ręce w geście szacunku, kupiec odkupił moje łodygi. Dzięki temu klasztor nie tylko przetrwa suszę, ale będziemy mogli pomóc wiosce. Teraz wiem, że strata, którą widziałem, była tylko iluzją mojego umysłu. Rincen uśmiechnął się delikatnie. To prawda, ale powiedz mi, drogi Hiroto, czy zastanawiałeś się kiedyś, co sprawiło, że kupiec ten przyszedł akurat dziś? Co skłoniło go do tego, by odwiedzić nasze odległe miejsce? Słowa mistrza zasiały w Hiroto pewną wątpliwość. Przez chwilę myślał, że to po prostu przypadek, ale teraz zaczął dostrzegać w tej sytuacji coś głębszego. Czy to możliwe, że wszechświat w jakiś sposób splótł ich losy? Kilka dni później Hiroto postanowił wrócić na pole, by zastanowić się, co zrobić z ziemią po sprzedaży łodyg. Ku swojemu zaskoczeniu zauważył, że w jednym z zakątków, gdzie ziemia była najmniej dotknięta suszą, zaczęły wyrastać młode pędy. Były to nasiona, które przypadkiem przetrwały trudne warunki. Mnich pochylił się nad nimi z troską, a potem zrozumiał, że te delikatne rośliny są symbolem odradzającego się życia. Wieczorem podczas medytacji Hiroto poczuł spokój, jakiego nie czuł od dawna. Życie zawsze znajduje drogę, pomyślał. Może to, co wyglądało na stratę, było tylko przygotowaniem na coś nowego. Mistrz Rincen, przechodząc obok, zauważył spokojną twarz mnicha. Przystanął i powiedział: pamiętaj, mój drogi Hiroto, życie jest jak rzeka. Czasem zmienia bieg, czasem wysycha, ale zawsze płynie naprzód. Straty i zyski to tylko fale na jej powierzchni. Po prostu zawsze patrz głębiej. Jeśli spojrzymy na nasze życie, zdamy sobie sprawę, że nie warto jest przywiązywać się do strat, które widzimy. Często to, co wygląda na koniec, okazuje się nowym początkiem. Każde wyzwanie w życiu kryje w sobie lekcję, a każda trudność może otworzyć drzwi do nieoczekiwanych błogosławieństw, jeśli tylko spojrzysz na to z nowej perspektywy. Pozwól, by rzeka życia płynęła swoim tempem, a odkryjesz jej prawdziwe bogactwo. Teraz, nawiązując do tej inspirującej historii, chciałbym, byś zapoznał się z 5 kluczowymi buddyjskimi lekcjami, które pomogą tobie przestać martwić się o jutro i zacząć żyć pełnią życia już teraz. I choć może to brzmieć banalnie, w dzisiejszym świecie pełnym pośpiechu i rozpraszaczy jest to prawdziwa sztuka. Zanim jednak przejdziemy do pierwszej lekcji, jeśli uważasz ten film za wartościowy, udostępnij go swoim bliskim, by również mogli go wysłuchać, oraz zostaw kciuk w górę i zasubskrybuj ten kanał, by być na bieżąco z kolejnymi filmami. Lekcja pierwsza. Uważność w chwili obecnej. Buddyzm Zen często podkreśla, że życie dzieje się wyłącznie tu i teraz. Przeszłość już minęła, a przyszłość jeszcze nie nadeszła. Jedyną rzeczywistością, nad którą mamy kontrolę, jest obecna chwila. Jak mawiał wielki duchowy nauczyciel Eckhart Tolle, kluczem do przemiany jest uczynienie teraźniejszości głównym punktem swojego życia. Czemu więc tak często pozwalamy, by nasz umysł błądził? Wracamy do tego, co było, analizujemy błędy, rozpamiętujemy porażki albo martwimy się o to, co może się wydarzyć. To właśnie ten nawyk. Życie poza chwilą obecną jest źródłem wielu naszych obaw i niepokoju. Ale jak możemy praktycznie zastosować uważność w codziennym życiu, by raz na zawsze przestać w końcu martwić się o wczoraj i o jutro? Zacznijmy od prostego pytania. Kiedy ostatni raz naprawdę odczuwałeś smak swojej herbaty lub kawy? Nie w pośpiechu, nie przeglądając telefon, ale w pełnym skupieniu na tym jednym momencie. Zen uczy, że każdy nasz dzień składa się z małych, pozornie nieistotnych chwil, które mają w sobie głębokie piękno, jeśli tylko zdołamy je zauważyć. Spróbuj następnym razem się na chwilę zatrzymać. Kiedy pijesz herbatę, poczuj jej ciepło na dłoniach, zwróć uwagę na jej zapach, smak, a nawet na parę unoszącą się z filiżanki. To właśnie jest uważność, pełne doświadczenie chwili obecnej bez oceniania i bez pośpiechu.
jednym z najpotężniejszych narzędzi do praktykowania uważności jest medytacja. Nie musisz być mnichem w klasztorze, by to robić. Wystarczy 5 minut dziennie, aby zauważyć w swoim życiu różnicę. Usiądź w cichym miejscu, zamknij oczy i skup się na swoim oddechu. Wdychając, poczuj, jak powietrze wypełnia twoje płuca. Wydychając zaś, pozwól ciału się rozluźnić. Jeśli zauważysz, że twoje myśli błądzą, co jest zupełnie naturalne, delikatnie skieruj uwagę z powrotem na oddech. To proste ćwiczenie działa niczym reset umysłu. Uczy nas obserwowania myśli bez przywiązywania się do nich, dzięki czemu możemy zyskać dystans do tego, co nas martwi. Z czasem odkryjesz, że większość problemów, które zaprzątają twoją głowę, traci swoją moc, kiedy nie karmisz ich ciągłym myśleniem. Jednakże medytacja to nie wszystko. Pytanie, nad którym powinniśmy się głębiej zastanowić, brzmi: jak możemy praktykować uważność w codziennym życiu, by móc całkowicie zanurzyć się i żyć w chwili obecnej przez cały czas? Zen zachęca nas, abyśmy uważność praktykowali w każdej czynności. Spróbuj zacząć od czegoś prostego, jak spacer. Następnym razem, gdy będziesz na świeżym powietrzu, zwróć uwagę na swoje kroki. Poczuj, jak twoje stopy dotykają ziemi. Wsłuchaj się w odgłosy wokół, śpiew ptaków, szelest liści, szum wiatru. Zamiast pędzić z myślami gdzieś indziej, pozwól sobie być w pełni obecnym w tej chwili. Podobnie możesz praktykować uważność w trakcie jedzenia. Zamiast pochłaniać posiłek w pośpiechu, spróbuj zwolnić. Zauważ teksturę, smak, aromat każdego kęsa. Ta prosta zmiana pozwala nie tylko bardziej cieszyć się jedzeniem, ale też zyskać głębsze połączenie z chwilą obecną. Z czasem zauważysz, jak niezwykły staje się każdy moment, który przeżywasz. Możesz się teraz zastanawiać, jak taka praktyka konkretnie może wpłynąć na twoje życie, prawda? Praktykowanie uważności pozwala nam uwolnić się od ciągłego niepokoju, poprawia nasze relacje, a nawet zwiększa produktywność. Zamiast marnować energię na zamartwianie się przyszłością, zaczynamy dostrzegać możliwości, które są tuż przed nami. Tak jak bohater naszej historii Hiroto, który odkrył nową drogę, gdy przestał opierać się chwili obecnej, my również możemy zobaczyć rozwiązania tam, gdzie wcześniej widzieliśmy tylko problemy. Podsumowując, uważność to potężne narzędzie, które możemy zastosować w każdej chwili naszego życia. W kolejnej części filmu przejdziemy zaś do buddyjskiej lekcji, która pomoże nam lepiej radzić sobie z wyzwaniami dnia codziennego. Jednak zanim to zrobimy, spróbuj już teraz. Weź głęboki oddech, poczuj swoje ciało, rozejrzyj się wokół i zauważ, jak wiele piękna kryje się w tej właśnie chwili. Drugą kluczową nauką, która pozwala uwolnić się od niepokoju, jest zrozumienie nietrwałości, znanej w buddyzmie jako anicca. Wyobraź sobie na chwilę, że życie jest jak niebo, a wszystkie wydarzenia, emocje i problemy to chmury. Czy kiedykolwiek widziałeś, aby chmury pozostawały w jednym miejscu na zawsze? Nawet najciemniejsze burze w końcu mijają, a na ich miejsce pojawia się słońce. Podobnie jest z naszymi obawami i zmartwieniami. Zrozumienie, że zarówno dobre, jak i złe chwile są w życiu nietrwałe i ulotne, może być potężnym krokiem w stronę spokoju. Ale jak tę wiedzę zastosować w codziennym życiu? O tym właśnie porozmawiamy w tej części filmu. Buddyzm uczy, że wszystko w życiu jest w ciągłym ruchu, w nieustannym procesie zmiany. Nic nie trwa wiecznie, ani radość, ani smutek, ani nasze problemy. Ta prawda może brzmieć z jednej strony nieco melancholijnie, ale z drugiej niesie za sobą głęboką ulgę. Ponieważ kiedy zrozumiemy, że nasze zmartwienia są jak chmury na niebie, przelotne i zmienne, łatwiej jest nam puścić to, co nas obciąża. Zastanów się przez chwilę. Ile razy w życiu martwiłeś się o coś, co ostatecznie się nie wydarzyło? Albo coś, co kiedyś wydawało się końcem świata, a po czasie okazało się jedynie drobną przeszkodą? To właśnie nietrwałość sprawia, że życie płynie naprzód. Bez niej bylibyśmy uwięzieni w niekończących się stanach, zarówno tych dobrych, jak i złych. Nietrwałość jest też przypomnieniem, aby doceniać to, co mamy teraz. Często zapominamy o pięknie chwili obecnej, bo myślimy, że będzie trwać wiecznie. Ale kiedy zrozumiemy, że wszystko się zmienia, zaczynamy bardziej doceniać drobne rzeczy. Uśmiech bliskiej osoby, ciepło promieni słońca na twarzy, zapach świeżo parzonej kawy. Pytanie zatem brzmi: jak więc zaakceptować nietrwałość i w końcu zacząć żyć pełnią życia?
Jednym z najlepszych sposobów, aby oswoić się z ideą nietrwałości, jest obserwacja natury. Spójrz na drzewa. Ich liście zmieniają się wraz z porami roku. Spójrz na rzekę. Woda w niej nigdy nie jest taka sama, ciągle płynie. Natura uczy nas, że zmiana jest nieunikniona i że w tym procesie kryje się ogromne piękno. Możesz też zastosować prostą praktykę medytacyjną. Zamknij oczy i wyobraź sobie swoje zmartwienia jako liście unoszące się na wodzie. Nie próbuj ich zatrzymywać ani zmieniać. Po prostu obserwuj, jak płyną z prądem i oddalają się coraz bardziej. Ta wizualizacja może pomóc Tobie zrozumieć, że tak samo jak liście na wodzie, Twoje myśli i obawy są tylko chwilowe. Nietrwałość można też łatwo zaobserwować w codziennym życiu. Następnym razem, gdy poczujesz złość, smutek lub lęk, przypomnij sobie, to uczucie nie będzie trwać wiecznie. Zamiast walczyć z emocjami, pozwól im być, obserwując je jak widz w teatrze. Z czasem zauważysz, że tracą swoją intensywność, a Ty odzyskujesz spokój. Zrozumienie nietrwałości to nie tylko sposób na radzenie sobie z lękiem o przyszłość, ale też droga do większego spokoju i wdzięczności. Kiedy przestajemy trzymać się kurczowo naszych obaw, zaczynamy dostrzegać piękno każdej chwili, nawet tej trudnej. Ale to dopiero początek. Kolejną niezwykle ważną lekcją buddyzmu Zen, która pomaga zyskać wewnętrzny spokój, jest sztuka nieprzywiązywania się. Czy myślałeś kiedyś o tym, jak nauczyć się odpuszczać to, co nas ogranicza? O tym porozmawiamy w następnej części filmu. Trzecia lekcja Zen prowadzi nas w głąb tego, co jest źródłem wielu naszych niepokojów. Chodzi tu o nasz umysł. To właśnie on tworzy iluzje, które stają się pułapkami naszego codziennego życia. Pytanie, na które odpowiedź może rozwiązać większość naszych życiowych problemów, brzmi: jak przestać wierzyć we wszystko, co podsuwa nam umysł? Jak odzyskać spokój, nawet gdy myśli zdają się nas atakować? O tym właśnie porozmawiamy w tej części filmu. Nasz umysł jest niezwykle potężnym narzędziem. To dzięki niemu planujemy, rozwiązujemy problemy i rozwijamy się, ale ten sam umysł posiada również swoją ciemną stronę. Potrafi kreować iluzje, które wciągają nas w spirale lęku, niepokoju i niepotrzebnych obaw. W naukach Zen często mówi się, że umysł jest jak lustro. Odbija wszystko, co do niego dociera, ale nie jest tym, co widzi. Problem pojawia się, gdy zaczynamy wierzyć, że nasze myśli są rzeczywistością. Wyobraź sobie, że idziesz ciemnym lasem i nagle zauważasz na swojej drodze węża. Czujesz strach. Twoje serce przyspiesza, a ciało napina się w gotowości do ucieczki. Ale kiedy podchodzisz bliżej, okazuje się, że to tylko gałąź. Ten przykład pokazuje, jak umysł interpretuje rzeczywistość i tworzy historie, które nie zawsze mają pokrycie w faktach. Podobnie dzieje się w codziennym życiu. Myślisz o spotkaniu w pracy i już wyobrażasz sobie najgorszy scenariusz. Przypominasz sobie o niezapłaconym rachunku i widzisz siebie w finansowej ruinie. Umysł karmi się naszymi lękami i nakręca je, jeśli nie nauczymy się go obserwować z dystansu. Buddyzm Zen uczy, że pierwszym krokiem do odzyskania wewnętrznego spokoju jest zrozumienie, że myśli są tylko myślami, nie są rzeczywistą prawdą. Gdy to sobie uświadomimy, możemy zacząć obserwować nasze myśli bez oceniania. To tak, jakbyś siedział na brzegu rzeki i patrzył, jak przepływają liście. Nie chwytasz ich, nie oceniasz, czy są piękne, czy brzydkie. Po prostu pozwalasz im płynąć. Jedną z prostych technik Zen, która może Tobie w tym pomóc, jest ćwiczenie zauważania. Znajdź ciche miejsce, usiądź wygodnie i zamknij oczy. Pozwól, by myśli pojawiały się swobodnie w Twoim umyśle. Nie próbuj ich zatrzymywać ani zmieniać. Po prostu zauważaj te, które się pojawiają i pozwól, by odchodziły. Jeśli Twoja uwaga odpłynie, delikatnie sprowadź ją z powrotem, na przykład skupiając się na jednej konkretnej części swojego ciała lub na oddechu. Z czasem zauważysz, że Twoje myśli tracą swoją siłę. To, co kiedyś wydawało się ogromnym problemem, stanie się tylko chwilowym impulsem, który możesz odpuścić. W życiu codziennym możesz praktykować oczyszczanie umysłu nawet podczas prostych czynności. Na przykład, gdy zmywasz naczynia, skup się na odczuwaniu wody na dłoniach, dźwięku płynącej wody, zapachu mydła. W ten sposób wyciągasz swoją uwagę z głowy i wracasz do chwili obecnej, gdzie umysł nie ma już nad tobą władzy. Zrozumienie, że nasze myśli są jedynie chwilowymi odbiciami, pozwala nam uwolnić się od ich ciężaru i spojrzeć na życie z większym spokojem. To kluczowy krok do wewnętrznej harmonii.
Jednak co zrobić, gdy życie wydaje się rzucać nam wyzwania, które są poza naszą kontrolą? Jak przestać walczyć z rzeczywistością i odnaleźć w niej spokój? Zen przypomina nam, że życie to nieustanny przepływ, jak rzeka, która płynie swoim rytmem, omijając przeszkody. Naszym zadaniem nie jest to, by zmieniać jej nurt, ale nauczyć się mu ufać, co prowadzi nas do naszej czwartej lekcji. Zaufanie do życia. Wyobraź sobie, że znajdujesz się na małej łódce dryfującej po rzece. Możesz próbować wiosłować pod prąd, walczyć z wodą i zużywać całą swoją energię. Ale możesz również pozwolić łódce płynąć z nurtem, zrozumieć rytm rzeki i zaufać, że doprowadzi cię do właściwego miejsca. Taka jest właśnie filozofia zaufania do życia, o której uczy Zen. Zaufanie do życia nie oznacza bierności ani rezygnacji. Chodzi o przyjęcie tego, co jest poza naszą kontrolą i skupienie się na tym, co możemy zmienić. Buddyzm Zen uczy nas, że wszystko w życiu ma swoje miejsce i czas. Nawet trudne doświadczenia są częścią większego planu, którego często na pierwszy rzut oka nie rozumiemy. Pamiętasz jeszcze historię Hiroto z początku tego filmu? Gdy przestał opierać się sytuacji, w której się znalazł i zaufał, że życie samo podpowie mu rozwiązanie, wszystko zaczęło się układać. Kupiec, którego spotkał, stał się symbolem tego, że zaufanie do naturalnego biegu rzeczy otwiera drzwi, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. Pytanie więc brzmi, jak w praktyce możemy uczyć się zaufania do życia? Oto kilka prostych kroków. Po pierwsze, praktykuj akceptację. Kiedy stajesz w obliczu sytuacji, na którą nie masz wpływu, jak niespodziewany deszcz w ważnym dniu, zamiast się złościć, spróbuj powiedzieć sobie: jest jak jest. Skoro zaczęło padać, jak więc mogę najlepiej odpowiedzieć na tę sytuację? Skup się na tym, na co masz wpływ, a nie na tym, czego nie możesz w żaden sposób kontrolować. Zaufaj mi. Zaoszczędzi to tobie mnóstwo energii i całkowicie zmieni twoje życie. Po drugie, oddychaj i obserwuj. Gdy czujesz napięcie lub frustrację, weź kilka głębokich oddechów. Skup się na chwili obecnej i przypomnij sobie, że życie toczy się dalej, niezależnie od twoich obaw. Przypomnij sobie swoje doświadczenia, pomyśl o sytuacjach z przeszłości, które wydawały się trudne lub nie do przejścia, a które ostatecznie wniosły do twego życia coś wartościowego. Zobacz, jak życie samo znalazło sposób, by poprowadzić cię naprzód. Jednym z najpiękniejszych codziennych przykładów zaufania do życia jest praktyka puszczania. Kiedy poczujesz, że coś cię przytłacza, problem w pracy, konflikt z bliską osobą lub nawet sytuacja materialna, spróbuj przez chwilę wyobrazić sobie, że puszczasz to z rąk, jak balon unoszący się w powietrze. To mentalne ćwiczenie przypomina nam, że nie musimy wszystkiego kontrolować od razu. Ale zastanówmy się, czemu w ogóle warto zaufać. Zaufanie do życia daje poczucie lekkości. Zamiast ciągle martwić się o to, co przyniesie jutro, możemy skupić się na tym, co jest teraz. To właśnie ta postawa pozwala nam odnaleźć spokój i radość, nawet w trudnych chwilach. Kiedy zaczynamy ufać życiu, odkrywamy, że wiele zmartwień, które nosiliśmy ze sobą, staje się nieistotnych. Nie chodzi o to, by przestać działać, ale by działać w harmonii z tym, co nas otacza. Jednak co jeśli klucz do tej harmonii jest prostszy, niż nam się wydaje? Co jeśli spokój, którego szukamy, kryje się w prostocie, która jest w zasięgu ręki? Przejdźmy teraz do ostatniej lekcji, która może zmienić twoje spojrzenie na życie. Pomówimy w niej o wartości prostoty. W świecie pełnym zgiełku i niekończącego się planowania, to właśnie ona może być odpowiedzią na nasze wewnętrzne napięcia. Wyobraź sobie, że budzisz się pewnego ranka w górskiej chacie, z dala od zgiełku miasta. Twoim jedynym zadaniem jest zaparzenie herbaty, posadzenie swojego szanownego tyłeczka na drewnianej ławce i patrzenie na to, jak wschodzi słońce. Czy nie brzmi to jak chwila pełna spokoju i harmonii? Taka jest właśnie esencja prostoty, o której mówi Zen. Buddyzm Zen uczy, że nadmiar rzeczy, myśli, obowiązków może nas przytłaczać. Paradoksalnie, im więcej chcemy kontrolować, tym mniej mamy przestrzeni na prawdziwe doświadczenie życia. Prostota nie oznacza rezygnacji, ale wybór tego, co naprawdę ma szczególne znaczenie. Zamiast gonić za wieloma celami naraz, skup się na tym, co najważniejsze. Codzienne działania, takie jak świadome sprzątanie domu, przygotowywanie posiłków czy spacer po parku,
mogą stać się praktykami zen, jeśli wykonujemy je z pełną obecnością. Jak więc wprowadzić więcej prostoty do swojego życia? Oto kilka inspiracji. Po pierwsze i najważniejsze, zredukuj nadmiar. Przejrzyj swoje otoczenie i usuń to, co nie jest już Tobie potrzebne. Może to być zbędny przedmiot na półce albo obowiązek, który ciągle odkładasz na później. Pusta przestrzeń, zarówno fizyczna, jak i mentalna, daje miejsce na oddech. Po drugie, skup się na jednym zadaniu na raz. Bądźmy szczerzy. Coś takiego jak wielozadaniowość nie istnieje. W świecie, który wciąż próbuje udowodnić, że tak nie jest, spróbuj raz dziennie poświęcić całą uwagę jednemu działaniu. Może to być poranna kawa, przygotowywana bez pośpiechu lub wieczorna medytacja. Kolejnym krokiem będzie to, byś znalazł swoje rytuały prostoty. Może to być codzienny spacer, poranne pisanie w dzienniku lub wieczorne podziwianie nieba. Te małe chwile stają się kotwicami, które przypominają nam o pięknie prostego życia oraz o tym, że wcale nie polega ono na tym, aby przez cały czas dokądś biec. Przestań również wszystko na siłę planować. Zen uczy, że nadmierne planowanie jest często próbą kontrolowania tego, co nieprzewidywalne. To właśnie prostota pozwala nam zaufać naturalnemu rytmowi życia. Planowanie jest ważne, ale tylko wtedy, gdy nie staje się ono obsesją. Zamiast myśleć o każdej możliwej drodze, jaką możesz pójść, skup się na tym pierwszym kroku. Wartość prostoty przypomina nam, że spokój nie jest celem, który musimy osiągnąć w odległej przyszłości. Jest on dostępny tu i teraz, w prostych, codziennych chwilach. Podążając za tymi 5 lekcjami buddyzmu Zen, możemy nie tylko przestać martwić się o jutro, ale przede wszystkim zacząć żyć pełnią życia już dziś. Podsumowując, drogi widzu, jeśli z tego filmu miałbyś wyciągnąć choćby tylko jedną rzecz, pragnę, aby to było to. Prawdziwa wolność przychodzi, gdy przestajemy kurczowo trzymać się przyszłości, pozwalając sobie żyć pełnią chwili obecnej. Zaufanie do życia, zaakceptowanie jego zmienności i prostoty otwiera drogę do wewnętrznego spokoju, który nie zależy od zewnętrznych okoliczności. Pamiętaj, że życie nie jest problemem do rozwiązania, ale doświadczeniem do przeżycia. Im bardziej się temu poddasz, tym głębsze stanie się Twoje poczucie pokoju. Jednak co zrobić w przypadku, kiedy presja otoczenia wpływa na nas tak mocno, że nie jesteśmy w stanie tego kontrolować? Zastanów się przez chwilę. Jak często masz wrażenie, że prowadzisz życie, które nie jest naprawdę Twoje, lecz z góry narzucone przez innych? Twoje marzenia, cele i pragnienia zdają się rozpływać, a każda podejmowana decyzja jest podporządkowana oczekiwaniom otoczenia. Taka postawa sprawia, że nie tylko tracimy kontakt z chwilą obecną, ale dodatkowo żyjemy w ciągłym stresie i poczuciu, że musimy sprostać czyimś oczekiwaniom. W tym stanie osiągnięcie wewnętrznego spokoju i duchowej harmonii staje się praktycznie niemożliwe. Wychodząc temu naprzeciw, z pomocą filozofii buddyzmu Zen przygotowałem film, który w dzisiejszym świecie pełnym bodźców i rozpraszaczy raz na zawsze pomoże Tobie odzyskać harmonię i kontrolę nad swoim życiem. Kliknij teraz w miniaturę filmu, która wyświetla się na środku ekranu, aby go obejrzeć. Zaufaj mi, ponieważ wiedza w nim zawarta całkowicie zmieniła moje życie i jestem pewien, że odmieni ona również Twoje.